Na sądową ławę wróci troje obwinionych w procesie dotyczącym zakłócenia porządku na wystawie generała Władysława Andersa w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Tak zdecydował sędzia Ryszard Filipow z Sądu Okręgowego w Suwałkach, który rozpatrywał policyjną apelację od drugiego uniewinniającego wyroku. Sędzia postanowił utrzymać wyrok dla dwóch obwinionych, a w przypadku trójki kolejnych uchylić i skierować do ponownego rozpoznania. W krótkim uzasadnieniu sędzia wyjaśnił, że sąd pierwszej instancji wydający wyrok uniewinniający nie ustrzegł się błędów. Uznał, że sąd usprawiedliwił zachowanie zbyt dowolnym ustaleniem, że wystawa przerodziła się w wiec wyborczy. Sąd odwoławczy w wyroku uchylającym sprawę do ponownego rozpoznania wskazał, iż sąd pierwszej instancji przyjął błędne założenie polegające na usprawiedliwieniu zachowania obwinionych z tego powodu, że wystawa w budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach miała być elementem kampanii wyborczej. Podczas ponownego rozpoznania sprawy sąd pierwszej instancji powielił błąd, który między innymi w części skutkował uchyleniem wyroku do ponownego rozpoznania. Sąd bowiem w uzasadnieniu usprawiedliwia zachowanie obwinionych zbyt dowolnym ustaleniem, co dalej zostanie wykazane, że wystawa poświęcona armii generała Władysława Andersa przerodziła się w wiec wyborczy. Sąd pierwszej instancji nie dokonał także prawidłowej oceny całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, a dokonana ocena okazała się zbyt dowolna. Wystawa, o której mowa, miała miejsce rok temu. Podczas jej otwarcia w Archiwum Państwowym w Suwałkach przemawiała Anna Maria Anders, córka generała i kandydatka w wyborach uzupełniających do Senatu. Kilka osób ze znaczkami Komitetu Obrony Demokracji głośno zarzuciło, że prowadzi kampanię wyborczą za publiczne pieniądze. Dzień otwarcia wystawy był ostatnim dniem kampanii przed wyborami uzupełniającymi do Senatu. Policja skierowała wnioski o ukaranie 5 osób. Pod koniec stycznia tego roku sędzia Dominik Czeszkiewicz uniewinnił obwinionych. Uznał, że mieli prawo do wyrażenia opinii i przytoczył artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W kwietniu po odwołaniu policji sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia i w czerwcu zapadł taki sam wyrok jak poprzednio. Sędzia Piotr Taraszkiewicz uniewinnił obwinionych. Teraz po kolejnym odwołaniu policji trójka obwinionych po raz trzeci wróci na sądową ławę. To samo w sobie jest dziwne, ocenia Marcin Skubiszewski, jeden z obwinionych. Oczywiście samo to, że będziemy sądzeni trzeci raz po dwóch uniewinnieniach już jest dziwne, ale jeszcze dziwniejsze jest uzasadnienie wyroku, ponieważ sąd pierwszej instancji bardzo dokładnie sprawę omówił. Ja jak czytałem wyrok, było rozumowanie sądu było dla mnie kompletnie jasne, a tutaj ten wyrok uchylający uniewinnienie opiera się przede wszystkim na tym, że niby uniewinnienie było oparte na niejasnych rozumowaniach. Skubiszewski zwraca uwagę na informacje, które niedawno podał TVN. Jak poinformowała stacja, sędzia Jacek Sowul, który w kwietniu uchylił pierwszy wyrok uniewinniający w tej sprawie, kilka dni wcześniej miał się spotkać z przedstawicielem rządu, dziś odpowiedzialnym za nominację prezesów w sądach, wiceministrem Łukaszem Piebiakiem. W ubiegłym tygodniu sędzia Jacek Sowul został prezesem Sądu Okręgowego w Suwałkach. Ja nie będę tego komentować. Mamy trzy fakty. Sędzia spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości i około 10 dni później uchylił nasze uniewinnienie. Kilka miesięcy później został prezesem sądu. Decyzją, to jest rzecz zupełnie nowa, to jest rzecz, która pojawiła się na podstawie ustaw o sądach, tych, które były tak mocno oprotestowane w lipcu, ale prezydent Duda tą ustawę akurat podpisał, zawetował dwie pozostałe. Ta ustawa pozwala ministrowi sprawiedliwości samodzielnie, bez żadnych konsultacji, mianować prezesów sądów tak jak chce. No więc i na podstawie tej ustawy sędzia, który uchylił nasze uniewinnienie, został prezesem. Takie są fakty, a co do komentarza, to już niech dziennikarze komentują, czy komentatorzy. Natomiast Piotr Łopaciuk, którego uniewinnienie zostało utrzymane, wyrok uważa za skandaliczny i solidaryzując się z pozostałymi obwinionymi, czuje się fatalnie. Uważam, że wyrok jest skandaliczny. Ta próba podziału na ławie oskarżonej, która ma legitymizować jakąś atrapę jeszcze niezawisłości sądu, jest no nie do przyjęcia. Po przedwczorajszym wyroku, w którym Sądu Trybunału Konstytucyjnego, gdzie sędziowie sędzili we własnej sprawie, spodziewam się, że część apelacji, która została zwrócona do pierwszej instancji, będzie oceniał oskarżyciel publiczny, czyli będzie oskarżał i on też wyda wyrok. Zasadnienie jest dla mnie tak naprawdę bełkotem prawniczym, który słyszałem dwa dni temu z ust sędziego Muszyńskiego w Trybunale Konstytucyjnym. Czuję się fatalnie, ponieważ w pewnym
pełni solidaryzuje się z resztą współoskarżonych, którzy nie zostali uniewinnieni, co według mnie powinno nastąpić w pierwszej instancji bez żadnego odwołania w tak jednak drobnej sprawie.